Szkoda, że nie ma pana ministra, bo chciałem zapytać się, po co mu to w ogóle. Przecież cieszył się jakąś tam opinią, natomiast pojęcie bodnaryzmu dzisiaj już w zasadzie do kanonu prawniczego zaczyna wchodzić. Kukiz 15, muszę to przypomnieć. Przepraszam, czy ja panom nie przeszkadzam? Dziękuję. Tak więc myślę sobie, że trzeba by przypomnieć, jak to było w tym 15 roku w grudniu, jak to było, kiedy z rękami opozycja totalna poprzez swoich wysłanników na ulicy z pięściami do mnie wystartowała. Jak to było, że ja wtedy z takiej ufności jeszcze w patriotyzm, jeszcze z ufności takiej ludzkiej odstąpiłem od ścigania tych bandytów, którzy mnie wtedy napadli, licząc na to, że patriotyzm przemawiał, że oni po prostu inaczej to wszystko postrzegają i tak dalej, i tak dalej. Dziś słyszę od pani poseł z Lewicy, że wtedy ludzie byli pałowani. No nie, pani poseł. Ludzie wtedy udawali, że są pałowani i kładli się na jezdni jako poszkodowani. Na szczęście ktoś to sfilmował. Dzisiaj, o zgrozo, kiedy słowa te mówię, właśnie w kierunku rolników, leśników toczy się praktyczna agresja Policji Rzeczypospolitej kierowanej przez was. Przez was. I ani słowem o tym. Dzisiaj kolejny raz chcecie za pomocą ustaw, uchwał zamienić ten Sejm i tą władzę ustawodawczą na władzę uchwałodawczą. Ta rewolucja wam się po prostu nie może udać, dlatego że stracimy naszą państwowość. Ja przypomnę wam, drodzy posłowie, że państwo polskie zawarło pewien pakt ze społeczeństwem polskim w referendum. Wtedy powstała konstytucja, najpierw mała, potem duża, i ten akt, ta ustawa zasadnicza decyduje o tym, w jakim państwie żyjemy, w jaki sposób żyjemy, jakie organy są organami, źródłami prawa i tak dalej, i tak dalej. O tym powinniście wiedzieć, bowiem my wszyscy przysięgaliśmy praktycznie na konstytucję i na wierność konstytucji. I w sytuacji takiej, kiedy chcecie zastąpić konstytucję uchwałami, robicie rokosz. Robicie rewolucję w Polsce. Chcecie Polskę po prostu oddać w obce łapy. Przyznajcie się do tego i będzie z głowy. No, no więc powiem tak, że z niektórymi z was, drodzy państwo, ja w tym parlamencie jestem już ładnych parę lat i nigdy bym nie przypuszczał, że może przyjść do głowy pomysł, żeby uchwałami rządzić państwem polskim, żeby uchwałami naprawiać coś, co zepsuło się ewidentnie w zeszłych latach. A powiem, że Kukiz 15 w owym czasie, jakżeście zapomnieli, to przypomnę, nie popierało tych reform, dlatego że już wtedy uważaliśmy, że uchwały do tego nie służą. Tak więc powiem tylko tyle. Szanujcie powagę państwa polskiego, bo zbyt wiele milionów żyć oddano za to, żeby to państwo istniało. I miejcie to przed sobą, przed oczami, jak będziecie grzebali w tym kręgosłupie Rzeczypospolitej. A Rzeczpospolita powinna wam świecić od rana do nocy przed oczami. Jako przedstawiciele narodu powinniście mieć dobro narodu przede wszystkim, a nie dobro partii czy waszych partykularnych interesów. Nie interesuje mnie jako posła, czy ktoś kogoś lubi, czy nie lubi. Mnie interes Rzeczypospolitej interesuje. A tymczasem sędziów sądów regionalnych dokonują takich oto wyborów. Ten prokurator jest nieodpowiedni, więc nie będzie wyroku. Przestępcy wychodzą na wolność, a to wszystko przez wasze bodnarowskie, niestety, jest pan minister, działanie w prokuraturze. I powiem tylko tyle, trochę wstrzymajcie się i powiem wam tak, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Władza nie jest dana raz na zawsze. I pamiętajcie, że kij ma dwa końce, że wszystko to, co robicie, następna władza pójdzie o dwa kroki dalej i to będzie wasza wina. Dziękuję. Zanim przejdę do stanowiska dotyczącego KRS-u, pragnę poinformować pana ministra, że pan się myli albo celowo wprowadza Wysoką Izbę i obywateli w błąd, że obecnie są składane projekty ustaw, które są skonsultowane. Panie ministrze, jutro będziemy procedowali rządowy projekt, który był przygotowany w kilka dni, bez żadnych konsultacji, projekt, który ma oddać rolników w łapy lichwiarzy. Czy to jest projekt skonsultowany? Nie. Wstydziliby się państwo tego projektu. Wracając do omawianego projektu dotyczącego nowelizacji KRS-u, pan minister prosił, aby cofnąć się w czasie, jeżeli chodzi o KRS. I panie ministrze, jak się cofniemy w czasie,
jeżeli chodzi o KRS, to dowiemy się, że KRS został uzgodniony przy okrągłym stole, a może i w Magdalence. Panie ministrze, chodziło o to, aby sędziowie nie służyli Polakom, a gwarantowali bezpieczeństwo komunistom. Panie ministrze, pan bardzo często mówi o konstytucji, o przywróceniu stanu konstytucyjnego KRS-u. No ale pan minister z pewnością zna artykuł 4 Konstytucji, bardzo wysoko zawieszony w tej hierarchii konstytucyjnej. I pan pamięta, że władzę zwierzchnią, zgodnie z artykułem 4 Konstytucji, w Rzeczpospolitej Polskiej władza zwierzchnia należy do narodu. I dalej jest napisane, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. A pan minister chce, aby sędziowie nie podlegali suwerenowi. Pan chce, aby sędziowie wybierali się sami przez siebie, spośród siebie. A gdzie tutaj jest ten obywatel? Polacy mogą wybrać wójta, posła, prezydenta, organy, które mogą nałożyć dowolne podatki, mogą nałożyć dowolne ograniczenia, a nawet mogą przyjąć uchwałę o stanie wojny. Ale Polacy nie mogą mieć wpływu na sądownictwo. Ani bezpośrednio, ani pośrednio, tak jak jest napisane w artykule 4 Konstytucji. Gdyż zgodnie z pana projektem większość KRS-u ma się wybierać sama. Panie ministrze, to jest dokładnie tak samo, jakby posłów, Wysoką Izbę, wybierali sami członkowie partii. No, nie ma żadnej różnicy. Członkowie partii wybierają sobie posłów i ci posłowie mają władzę nad całym państwem, nad wszystkimi obywatelami. Bo sędziowie mają władzę właśnie nad wszystkimi obywatelami. Sędziowie mogą zniszczyć dowolną osobę, wsadzić do więzienia, zniszczyć jej firmę. A nie mogą niestety, tak jak ci posłowie, którzy będą chcieli głosować za tą ustawą, być odpowiedzialni przed wyborcami. Czy widzi pan minister obecnie absurd swojego projektu? Czy widzi pan nieścisłość, jeżeli chodzi o konstytucję? Aby sądy były niezależne i niezawisłe od polityków, to powinny być odpowiedzialne i podległe obywatelom. Czyli tak jak posłowie, powinni być wybierani w wyborach powszechnych. Ma pan, jak słyszałem, już dwa ugrupowania, Kukiz 15 i Konfederacji, który taki pomysł poprze. Może pan poszukać również sprzymierzeńca wśród PSL-u. PSL w 2019 roku w swoich obietnicach wyborczych napisał, że KRS ma być wybierany w wyborach powszechnych przez obywateli, podobnie jak prokurator generalny. Tylko wtedy PSL obiecał wszystko, a teraz się dorwał do tego czerwonego sukna i ciągnie do siebie, ile się da. Ale proszę sprawdzić, może jednak pamiętają to, co obiecali przed kilkoma laty. Panie ministrze, przyłączam się do złożonego wniosku o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, bo jest on antyobywatelski i antypolski. Dziękuję.